Po dostaniu się wreszcie do krypty Mrocznego Pana, jego słudzy wypełzli na mnie licznie, a wśród nich byli apostołowie diabła i krwawi rycerze. Potężne upiory, przez których zastępy musiałem wyrżnąć sobie drogę do celu. Na końcu czekało mnie starcie z największym złem, jaki widział ten świat. Z dowódcą przeklętej trójcy, z władcą piekieł i królem demonów w jednej osobie. Gdy starliśmy się ze sobą, wokół buchały płomienie, a całe piekło zatrzęsło się w obliczu nadchodzącego rozstrzygnięcia. Jeśli mi się powiedzie, zło zniknie z tego świata i wszelki mrok rozstąpi się przed blaskiem. W przeciwnym wypadku nikt nie będzie mógł powstrzymać Diablo przed zawładnięciem tym światem i próżno będzie szukać gdziekolwiek choćby resztek światła dnia. Po długiej walce demon wreszcie ustąpił i bój ten zwyciężyłem. A oto leżał przede mną generał przeklętych, mistrz mroku, martwy. A w jego czaszce znajdował się klejnot. W klejnocie tym płonął piekielny płomień w najczystszej postaci. I jego właśnie należało zniszczyć. Czy sam stałem się przeklęty? Tego nie wiem. Tutaj moja świadomość kończy się. Być może był to jedyny sposób, by pozbyć się zła raz na zawsze, a walka odbywać się teraz będzie w duszy bohatera. A być może zła nie da się zupełnie unicestwić. Choć chcę wierzyć, że dobra też nie.